Kochane dzieci, jestem waszą matką bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Bramy się otworzą i nieprzyjaciele ruszą naprzód. Waszym orężem obronnym jest prawda. Dajcie z siebie to, co najlepsze, a będziecie zwycięzcy. Nie ma zwycięstwa bez krzyża, odwagi. Nie jesteście sami. Ja jestem waszą matką i będę z wami, choć mnie nie widzicie. Oderwijcie się od świata i żyjcie zwróceni w stronę raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Bądźcie uczciwi w swoich uczynkach. Bóg zna wasze serca. Bądźcie uważni. Przyjdą trudne czasy i tylko ci, którzy miłują prawdę i jej bronią, wytrwają mocni w wierze. Naprzód. Ja będę się za was modlić do mojego Jezusa. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.